Siemaneczko, w 60. części Let's Play Wiedźmin, Krew i Wino i kontynuujemy śledztwo. Ostatnio byliśmy w kryjówce Detlafa, znaleźliśmy jakieś tam delikatne dowody, wiemy mniej więcej co i jak, poszczegóły zapraszam poprzedni odcinek. Teraz patrzymy, czy z tej winnicy nie zniknęło pewne wino, nie? I tu jest właśnie właściciel, który jest w bardzo poważnych tarapatach. Ja nic nie zrobiłem. Spokojnie, zajmę się. Dobra. Wyjął miecz jak na ścięcie. Dobra, chodźmy, bo mamy to z księżną sprawdzić. A co, jeżeli to Fabrizio szantażuje wampira? Bierzesz to pod uwagę? Ma swoje wady, ale nigdy nie poważyłby się na coś takiego. Jest bardzo lojalny. Zawdzięcza mi wszystko, co ma. Jego ojciec przehulał rodowy majątek. Jedyne, co pozostawił synowi, to wyjątkowa wiedza na temat wina. Fabrizio żył jak żebrak, dopóki nie mianowałam go rządcą Castel Ravello. Dopiero wtedy stanął na nogi. No to nie, no to nie. Po prostu został okradziony. Skoro tyle ci zawdzięcza. Po prawo, tak? Tak, po prawo. To od czego zaczynamy? Sprawdźmy, czy liczba beczek się zgadza. Tu leży księga z ewidencją. Dobra. Zobaczmy. Diariusz winifikacji. Fermentacja zakończona bez problemów. Obciąg z nad osadu. Jest rozlew do beczek. Na pierwszy rzut oka wszystko się zgadza. Dokumentacja jest prowadzona bardzo starannie. To szukajmy innego tropu. Benoit mówił, że plamka pochodziła z rocznika 1269. Znajdźmy go. Okej. Pewnie to nie będzie łatwe. Ervelus. Lubię je. Jest mocno wytrawne. To świetne wino, masz dobry gust. No, dziękuję. Przy okazji mogę się tu trochę rozejrzeć i sobie pozbierać trochę fantów. Est est. Chyba każdy słyszał o tym winie. To najlepsze wino na świecie. Castel Ravello z niego słynie. Za trzecim razem pewnie trafimy. A jednak nie. Fiorano. Jaskier za nim przepada. Tak. On i jego wyszukany gust. No te. Tu składują pomino. No, tu nie skomentujesz? Szkoda. San Greal, rocznik 1270. To nie ten rocznik. Szukamy dalej. No dobrze, spokojnie. Przepraszam, muszę tu przejść. Tu po prawej coś mamy. To też nie ten rocznik. San Greal. Te beczki są z 1268 roku. Jesteśmy blisko, ale to nie ten rocznik. Pewnie to będzie tu. Jest. Rocznik tak jest. 1269. I co teraz? Sprawdzimy, czy któraś z beczek nie jest pusta. Chcesz je otwierać? Na razie możemy je ostukać. Jak któraś wyda głuchy dźwięk, to wszystko będzie jasne. No dobra. Pełne. Nie. Również. Ta jest pełna. Ta pełna. Też. Na samym końcu będzie, serio? Ta jest pełna. Wygląda na to, że wszystkie beczki są pełne. To jednak ślepy trop. Pełne może tak. Ale pytanie, czy w środku jest San Greal?
Łap szpunt, młotek i otwieramy. Jedna po drugiej. A potem będziemy kosztować. Możemy zaczynać. Dobra. Może zaczniemy od środka, czemu nie? Gotowe. Przesuń się. No i? I jak? Te korzenne nuty są bardzo charakterystyczne. To Sangreal. Dobra, bierzemy tutaj. No. Sporo dobrego wina się zmarnuje. Znaczy zmarnuje. Trzeba będzie już to zużywać szybko, bo zostało otwarte, nie? Chociaż w sumie nie wiem, nie znam się, to może jednak nie. Może zepsuło się w trakcie dojrzewania. To niemożliwe. To nie wino, to jakaś zlewka, która nigdy nie powinna trafić do beczki. Na pewno nie znalazło się tutaj przez przypadek. Zobaczmy, co mistrz Fabrizio ma do powiedzenia na ten temat. Mhm. Zobaczymy. Czy powie nam coś konkretnego? Mistrzu Fabrizio, bardzo się na tobie zawiodłam. Ależ wasza miłość, ja... Jesteś tylko o krok od ścięcia. Mów prawdę, masz jedną szansę. No? Przyznaję się, sprzedałem beczkę Sangreal. Błagam o wybaczenie. Dlaczego to zrobiłeś? Skusili mnie. Płacili naprawdę dużo i dałem się namówić. Mało ode mnie dostałeś? Chciałem wykupić swój majątek rodowy. Tutaj nic nie jest moje. Mam dach nad głową, mam co jeść, ale co to za arystokrata bez własnej ziemi? Powiem wszystko, ale okażcie litość. Komu sprzedałeś to wino? Kilka tygodni temu w Barzanciarni zaczepił mnie bogaty szlachcic. Opowiadał, że jest dyplomatą i że ma na dworze świetne układy. Oczywiście. Zaproponował, żebyśmy wspólnie umili interes. Kilku jego klientów oferowało zawrotne sumy za choćby kropelkę Sangreal. On miał zająć się pośrednictwem. Jak nazywał się ten człowiek? Nie ujawnił mi swojego imienia. Był wysoki, czarnowłosy i mówił z zagranicznym akcentem. Twierdził, że pochodzi z Cintry. Na dworze nie ma żadnego cintryjskiego szlachcica. Naprawdę myślałeś, że nikt się nie dowie? Byłem głupi. Bardzo głupi. Błagam, niech wasza miłość mi wybaczy. Powiedz, jak przekazałeś to wino? Spotkaliśmy się pod osłoną nocy w ruinach warowni Astre. Przyszło kilkunastu ludzi. Byli uzbrojeni i źle im z oczu patrzyło. Przywiozłem beczkę, przełożyli ją na swój wóz i rozjechaliśmy się. Każdy w swoją stronę. I tyle? Więcej ich nie widziałeś? To znaczy, kilka dni temu przysłali posłańca. Chcieli kolejną beczkę. I właściwie byłem już gotowy do kolejnej dostawy. Tyle wystarczy. Wiem już wszystko, co potrzeba. Wasza miłość, błagam o wybaczenie. Zejdź mi z oczu. Kapitanie, niech twoi ludzie odprowadzą Fabrizia do lochu. Będzie odpowiadał za zdradę stanu. Bo chyba za to stryczek. To co teraz, Wiedźminie? Grozi. Teraz zastawimy pułapkę. Trzeba złapać złodziei wina. Ten cintryjski szlachcic może być naszym szantażystą.
Pojadę z następnym transportem, a Damien z żołnierzami będą mnie osłaniać. Wyjątkowo się z tobą zgadzam. Zróbmy tak. Daj znać, jak będziesz gotowy. Już jestem. Nie ma na co czekać. Zaczynajmy. Dokładnie. Wyruszamy natychmiast. Pojedziemy przodem i obstawimy teren. Ty weź wóz i dołącz do nas na miejscu. Dobrze. Jak zacznie się wymiana, czekajcie na mój znak. Okej. Okay. Miejmy nadzieję, że posłucha tego. No i ciekawe. Cintryjski kupiec. Ja myślę, że to będzie tylko kolejny kroczek. Kolejny kroczek. Kolejny pionek, nie? Że to nie będzie jeszcze on. Chociaż... Ale nie, myślę, że nie. Dobra, teraz musimy rozprawić się z tymi bandytami, tak? Spokojnie. Teraz czekamy. Ogromnym plusem nagrywania nocnych odcinków jest to, że mało ważą, nie? Naprawdę malutko, jest ogromna różnica. Jeszcze cutscenki w nocy, no to już naprawdę. Sporo was. Jak po jedną beczkę wina. Naprawdę sporo. Jest i pan winiarz. To nie on. Niespodzianka. Dobra, zaczynamy zabawę. Oj, spokojnie. Boże, beczka była tu wybuchowa, serio. Ja nie ogarnąłem tej beczki, za to ona kompletnie mnie ogarnęła. Tylko ja chyba zginąłem, ja tam nikogo nie zabiło. No w sumie nie ja byłem najbliżej. Znaczy, Geralt jest bardzo wrażliwy na takie wybuchy. W porównaniu do innych. No come on. No co się tak długo wczytujesz, nie wysyłam nic w tle. Mam nadzieję, że to już jak ta walka się zacznie, prawda? Oj nie, no przewijmy to. Dobra. Nie pozwólcie mu się rozpędzić! Mamy beczkę po prawej. Halo? Chyba chciałem... Ej, tam była też beczka za nimi. No dobra, zwykłe mordobicie po prostu, nie ma co się tu rozszulać. No. I ty mnie w tą beczkę tylko, kolego. Dobra. Powiem do tyłu, bo to wybuchnie. A propos. Dobra, możemy się cofnąć. Dobra. Chyba wszyscy, tak? Wydaje mi się, czy miałeś czekać na mój znak. Taki był plan, ale... Świetny strzał. Dobrze, że zareagowałeś. Mogło być różnie. Do usług. To była dobra walka. Udało nam się złapać jednego z tych drani. Chodźmy, zadamy mu kilka pytań. Zobaczymy, czy będzie skory... Nie, jeszcze jedno. Do rozmów. Myliłem się co do ciebie. No, to prawda. Cóż, nie miałeś powodów mi ufać, ale jest w tym też moja wina. To prawda. Nie jesteś najbardziej przyjaznym z ludzi. No. W każdym razie widzę, że naprawdę próbujesz pomóc. I doceniam to. Chodźmy do jej miłości. Czeka nieopodal. No tak. No, w sumie nie powinno jej tutaj być, ale... Czemu nie jestem zdziwiony, że postanowiła nadzorować wszystko osobiście?
szatańskie oko konia tuczy, Wiedźminie. Widzę, że zaczynasz to rozumieć. Przyprowadźcie tego waszego jeńca. Trzeba mu zadać kilka pytań. Kapitanie, czyni honory. Kto was przysłał? Nazywają go pies i mówią, że jebał twoją matkę. No, to było dobre. Jeszcze raz, kto was przysłał? Narzeczony twojej starej. Poczekaj. Jego wola. Jak nie chce, niech nie mówi. Pomoże nam w inny sposób. Wiedźminowi na pewno przyda się przynęta na bestię z Bokler. Że co? Okej, teraz nasza kwestia. Oczywiście, że się przyda. W takim razie jest twój. Kapitanie, niech wasi ludzie znajdą mi mocny sznur. Taki, żeby przypadkiem się nie zerwał, jak podwisimy tego tu na drzewie. Sznur? Żywa przynęta dobrze działa na potwory. Pod warunkiem, że mogą poczuć zapach jej krwi. Ale o to już zatroszczę się sam. Co? Nie, kurwa, nie! Nie pozwólcie! Nie drzyj się i oszczędzaj siły. Przed tobą długa noc. Nie! Nie pozwólcie! Powiem! Gdzie mieliście zawieść te beczki? Nie wiem. Kapitanie, jednak będziemy potrzebować tego sznura. Naprawdę nie wiem. To Hornic dowodził i tylko on wiedział, gdzie mam jechać. Ale teraz leży martwy. O tam! Ostatnio wieźliśmy beczkę do magazynu portowego. Ale gdzie teraz? To nie wiem. Naprawdę, uwierzcie. Kto cię wynajął? On mnie zabije. Na razie bardziej powinieneś martwić się mną. Co to za on? No już gadaj. Mówią na niego Cintryjczyk. Nigdy go nie widziałem, ale wiem, że to on werbował ludzi na akcję. Tak się mówiło, że pracujemy dla Cintryjczyka. Więcej nie wiem, przysięgam. No, bardzo ciekawa postać, zagadkowa. Ciekawe, po co on to wszystko robi? Zabrać go i zamknąć w lochu. Musi mieć poważny powód, żeby zadawać sobie tyle trudu, kapitanie, nie? Jedziemy do miasta. Zbierz ludzi i szukajcie tego Cintryjczyka. Na pewno ktoś jeszcze go widział. Tak jest, wasza miłość. Jak tylko będę coś wiedział, stawię się w pałacu. Nie wracam do pałacu. Nasza misja się jeszcze nie skończyła. Razem z Wiedźminem poczekamy na ciebie na posterunku przy porcie. No, możemy ruszać. Ruszajmy do miasta. Dobra, bo i tak tutaj w okolicy nie mam co robić. Zwolę do miasta wrócić. No. Teraz patrzę co kawałek, aby Bandicam się znowu nie zaciął. Ale nie. Nie wywołujmy. Lepiej wilka z lasu. Ej, coś długo mi doczytuje. A nie robię nic w tle. Spóźnia się. Spokojnie. Przyjdzie. Chciałabym już coś wiedzieć. Jak możesz być tak nieludzko spokojny? Jestem Wiedźminem. To efekt uboczny mutacji. Wiedźmini rzadko się denerwują. A jeżeli coś mu się stało? Kapitan wygląda na takiego, który potrafi o siebie zadbać. Może i potrafi, ale ten Cintryjczyk to nie byle jaki przeciwnik. Udało mu się wykraść książęce wino sprzed nosa moich gwardzistów. Gdyby nie przypadek, nigdy byśmy się o tym nie dowiedzieli. A przede wszystkim to on wyznaczał wampirowi kolejne ofiary.
Trzeba nie lada tupetu, żeby szantażować takiego potwora. No, to też prawda. Wciąż nie wiemy, czy to Cintryjczyk stoi za porwaniem i szantażem. Mógł zajmować się tylko kradzieżą wina. Nawet jeżeli tak było, to potem sprzedawał je szantażystom. Jak dla mnie, to czyni go współwinnym. Bez względu na to, czy to Cintryjczyk jest odpowiedzialny za te morderstwa, musimy go znaleźć. Nawet jeżeli nie jest to jego sprawka, to może wiedzieć, kim jest nasz szantażysta. Poza tym jest jeszcze jedna kwestia, równie ważna jak to, kto zlecił zabójstwa. Dlaczego to zrobił? Słyszysz? Ktoś idzie. Już jest dzień, tak? Przynajmniej tak w oknie wyglądało. Tak, dzionek już jest. Co tak długo? Powinieneś tu być już kilka godzin temu. Okazało się, że Cintryjczyk nie pracuje sam. Walczymy nie z jednym człowiekiem, a z całą grupą. Nasłał na nas kilku bandytów i wywiązała się walka. Jeden z gwardzistów ma złamaną rękę, a drugi strzaskane kolano. Będzie kuleć. Za twoją głowę, Wiedźminie, też podobno wyznaczył niemałą nagrodę. To już się szybko zorientował w temacie. Jestem przyzwyczajony. Nie pierwszy raz ktoś na mnie poluje. No tak. Wyobrażam sobie. Sprawdziliśmy, kto wynajął ten magazyn portowy, do którego wcześniej wieziono wino. Okazało się, że najemcą był podstawiony żebrak. Znaleźliśmy go i przepytaliśmy. Tego mężczyznę, który zapłacił za wynajęcie magazynu, spotkał żebrząc pod barzandziarnią. Tam pomógł nam zwykły przypadek. Kelnerka przypomniała sobie, że niechcący wylała wino na szlachcica mówiącego z cintryjskim akcentem. Jak wyglądał? Podała rysopis, jakich wiele. Przystojny, przyzwoicie ubrany mężczyzna z brodą, żadnych znaków szczególnych. Właściwie równie dobrze to mógł być każdy, ale na szczęście pamiętała, kim była jego towarzyszka. Cintryjczyk spotykał się z Cecylią Belante. Z tą śpiewaczką? Słyszałam o niej, podobno jest bardzo utalentowana. Z tą samą. Natychmiast udaliśmy się do jej domu. Cecylii nie było, ale przesłuchaliśmy jej służbę. Jedna z pokojówek twierdzi, że Cecylia ma się dziś wieczorem spotkać z cintryjskim szlachcicem. Zaprosiła go na przyjęcie organizowane przez Mandragorę. Co to za Mandragora? To klub, który zrzesza miejscowych artystów. Malarzy, rzeźbiarzy, ale też trubadurów i tancerki. Jaskier by się przydał. Nigdy chyba, nie? Nigdy o nim nie słyszałem. Robią wokół niego otoczkę bardzo ekskluzywnej loży dla wybranych. Co jakiś czas urządzają przyjęcia, na które zapraszają tylko bogatych mecenasów. Zakładają maski balowe, a potem piją i flirtują. Wygląda na to, że jeżeli chcemy go dopaść, to musimy iść za nim na przyjęcie. Wiedźminie, czytasz w moich myślach. Zbiorę ludzi i otoczymy miejsce spotkania. Mysz się nie prześliźnie. Wykluczone. Jeżeli Cintryjczyk rzeczywiście ma ludzi w mieście, to może się zorientować. Oczywiście, i znowu że nam ucieknie. Zorientuje. Racja. Musimy działać ostrożnie. Najlepiej będzie pójść tam i wtopić się w tłum. Dokładnie tak zrobimy. My? Wasza miłość. My, to znaczy ja i Geralt. Pójdę z Wiedźminem. Przyda mu się moja pomoc. Gdzie odbędzie się to przyjęcie? Mandragora spotyka się zawsze w tym samym miejscu. W rezydencji na terenie Górnego Miasta. To bardzo elitarna okolica. Geralt, przebierz się w coś odpowiedniego i spotkajmy się w Górnym Mieście w zaułku szalbierzy. No okej. Ale to jest w sumie dobry moment, żeby sobie zrobić przerwę od wątku głównego. Chociaż w sumie jakoś strasznie długo się nie zajmowaliśmy tym wątkiem. Dobra, no raczej się przebierzemy. Ale też przy okazji możemy sobie od razu naprawić naszą broń. Pewnie mamy iść na chatę, nie? A nie, to może tu jest jakiś sklepik czy coś.
Dobra, 48 level, to jest 43 zadanko. Oj, widzicie, i tutaj już nam się poboczne łapią. Tutaj nie, poszukiwania też nie, ale mamy parę zadań pobocznych, które możemy zrobić po drodze. No, nie pamiętam dokładnie, kiedy kończy się wątek główny, a wiecie, że ja przed końcem, przed wielkim finałem, wolałbym zrobić to wszystko, nie? Ten cały dzienniczek, łącznie z Explorem, którego zostało jeszcze całkiem sporo. Więc zaczniemy od któregoś zadania pobocznego, przyszły odcinek pewnie. No, zresztą to jest dobry moment, bo musimy się przygotować. Ale dopadniemy go. I tak dalej, na to przyjęcie, nic się nie dzieje, akcja trochę zwolniła, więc spoko. Bądź ostrożny i strzeż jej miłości. Naprawdę spoko, no. Jakieś... drań z tego Cimbryjczyka, ale dopadniemy. Tak, jakieś poboczne zadanko, no ale na dzisiaj to tyle, w ogóle myślałem, że jest dzień. Ale w sumie czekaliśmy na niego, czekaliśmy, więc może to już się ściemniło. No jakieś zadanko, jeszcze nie wiem jakie, nie wiem gdzie zaczniemy. Ale gdzieś zaczniemy na pewno odcinek przyszły, a na dzisiaj to tyle, także co, wpadajcie do opisu pod filmem i co, komentujcie, subskrybujcie. Trzeźwość to stan przejściowy. No, zaraz mi nogi w dupę wlezą. Trzymajcie się i na razie.